Witam bardzo serdecznie, kolejny odcinek Frostpunk. Kontynuujemy sobie, no słuchajcie, ledwo, naprawdę ledwo, ale staramy się, żeby żyć. No i spadła znowu temperatura. Tu już się zrobiło bardzo zimno. I to, że się zrobiło bardzo zimno, spowodowało, że tutaj jest lipa jak 150. I nie wiem, jak te arki sadzonek możemy ogrzać w tym momencie. Znaczy, chyba musimy wejść na drugi poziom pary na generatorze. I to powinno nam zrobić robotę, ale znowuż to powoduje, że bardzo szybko węgiel topnieje. A nie, jesteśmy w stanie to utrzymać, tak? Prawie, że jesteśmy. No, to zabierzmy stąd ludzi. Ale ludzie muszą zacząć pracować. Więcej wydobywać. 14, 28, 39 łącznie wydobywacie. Więc ten tutaj jest niepotrzebny. Lepiej was dać tak. I tak, żebyście tutaj wydobywali w taki sposób. Nawet tak. Dobra, i teraz to ma sens. Jak jesteśmy na plusie, jesteśmy na minusie. To ciekawe. Automaton. A produkować tutaj więcej. O, nie ma jedzenia jakoś dużo. No, produkujmy tak. Dobra, zabiorę was stąd. Olać niezadowolenie. Musimy przetrwać. 14. To jest 42 łącznie. To jest 29. To trzeba więcej tu. Dobra, teraz powinno to mieć sens. Zgadza się. Zaraz musimy z żywnością coś wymyślić. No ale żyjemy z węglem. I teraz tak. Czy drugi poziom pary ochrania sadzonki? Zaraz się przekonamy. No i ktoś przybył. Jakiś donate wszedł? A, 1000, hałas, Szymon Lewan 1, 1000 bitsów, dziękuję. Nowy Manchester. Ser, wycieńczony mężczyzna z wieloma odmrożeniami właśnie przybył do naszego miasta. Opowiedział nam przerażającą historię. Pochodzi z pobliskiego miasta o nazwie Nowy Manchester, w którym mieszkają głównie robotnicy z rodzinami. Wszyscy znajdują się w śmiertelnym zagrożeniu, ponieważ brakuje im zapasów. Wołają przed nadchodzącą burzą wysłać zwiadowców na poszukiwanie pomocy. Całego oddziału ocalał tylko on, błaga nas o wsparcie dla swojego miasta. Musimy dowiedzieć się więcej. Dobra. Ocalić posłańca. Miejmy nadzieję, że uda się go uratować. Jest ciężko chory. Do miasta docierają ocalali, nowi przybysze. Dotarła grupa ocalali, są zmęczeni, potrzebują miejsca na odpoczynek, czegoś do jedzenia. No to jest ten ziomeczek, pewnie. Odkryto, obóz ekspedycji. Jest tam. To jak obserwator tu wróci, to zaraz tam polecimy od razu, no nie? To nam powinno dać trochę nowych ludzi. I to jest zawsze spoko. Teraz tak, jesteśmy z węglem na plus i sadzonki mają utrzymaną temperaturę, więc to jest najważniejsze. Jedzeniowo jesteśmy w dupie i zaczynają pojawiać się głodni ludzie. Więc nie pracuje barak zbieraczy. Dobra, włącz grzejnik. Co? Włączenie tego jednego grzejnika spowodowało, że tak się wyjebało wszystko? Nie, to zostało spowodowane tym, że nie mamy węgla, żeby utrzymać drugi poziom pary. Dobra, zejdźmy na pierwszy poziom. I trochę się będą musiały wychłodzić sadzonki. Będziemy jakoś tym mądrze zarządzać. Ja przeciążenie mogę zrobić. Super. A zużycie węgla pozostaje to samo. Dobra. Zróbmy to na przeciążeniu na chwilę. Podtrzymajmy te sadzonki i skorzystajmy z tego, żeby zebrać więcej węgla. Niektórzy mieszkańcy są niespokojni. Twierdzą, że w związku z nadchodzącą burzą nie zdążymy ocalić naszej misji. Nie możemy zostawić ludzi w potrzebie, nie będą narażeni naszej misji. Nie możemy zostawić ludzi w potrzebie. O Jezus Maria. Mogę was do pubu wysłać? Nie, wy musicie produkować jedzenie w cieplarni. No niezadowolenie jest spore, nadzieja jest niska. Tutaj praca... A, was mogę zabrać, bo wy już nic nie robicie. To wyjdziecie do pubu i będziecie obniżać niezadowolenie. Super. Produkujemy węgiel. Ten na przeciążeniu to jest super pomysł. On na przeciążeniu fajnie działa tutaj. I przez jakiś czas pozwoli nam węgla nazbierać. Tylko musimy pilnować, żeby 100% nie pierdolnął. I to będzie to. Co tu się dzieje?
Poszukiwania rdzeni parowych. Skończyły nam się rdzenie parowe. Na północ, południe znajdują się ruiny. Absolutnie się nie skończyły. Mam jeszcze dwa. Dobra, tutaj kolejne te mi odblokowało. No ja czekam na zwiadowców, bo oni sporo rzeczy przywiozą i przede wszystkim węgla. Ja myślę, że powinniśmy dać. Dobra, tutaj włącz grzejnik. Tutaj pilnujemy przeciążenia. Będzie jakiś wzrost temperatury. Jezus, kolejny spadek. Co jest na tym trudnym poziomie? Przerażony pacjent. Grozi śmierć, ale nie zgadza się na amputację. Krzyczy, że nie chce, by ktoś dokończył jego ten. Umrze albo amputować kończynę. Dobra, zróbmy, żeby umarł. To będziemy mieć ciało na nawóz. Nie wiem, czy to dobra decyzja, ale to nadzieja spadnie, jak ktoś umrze. Dobra, trudno. Do przeciążonego generatora możesz wysyłać dziecko, żeby go naprawiło, gdy generator osiągnie stan krytyczny. Nie wiem, czy to prawda, ale nie mam dzieci, mam samych inżynierów. Dobra, tutaj fajnie, zasoby węgla rosną. Ale tylko węgla tak naprawdę, bo nie stać mi na nic więcej. No ale zbieramy go dosyć sporo, więc git. Produkcja racji żywnościowych wyrabiamy. To jest fajne, nie mamy głodnych. Stali drewno stoi, no ale to z tym nic nie zrobię. Wrócą obserwatorzy, znaczy zwiadowcy, nie wiem czemu obserwatorzy na nich mówię. Jeden nie żyje, no to jest ten ziomeczek. To był jego wybór. Dobra, dawaj niezadowolenie bardziej niż nadzieję. I teraz tutaj mamy spożytkowanie zmarłych. Super. Przerobione na nawóz ludzkie szczątki. Produkujemy papu. Nowe prawo mogę zrobić. Dom uciech. Nadzieja się zmniejszy, no to tego nie chcę. Można podać dodatkowe racje, aby przyspieszyć leczenie. Szybciej wrócą do zdrowia. To jest niegłupie. Dom opieki. Nadzieja wzrośnie. 30 drewno. Dobra, zróbmy to. Wzrosła trochę nadzieja i wrócili zwiadowcy. 95 stali, 160 drewna. 3 rdzenie parowe, węgiel, jedzenie. Chryste, dokładnie tego potrzebowaliśmy. Dobra. Dokładnie tego potrzebowaliśmy. Ty bądź jeszcze na przeciążeniu przez chwilę. Tutaj wyślijmy was trochę, żebyście wydobyli mi stali tyle, ile potrzebuję. Albo automaton jeden niech pójdzie. Nie, ludźmi to wydobędę szybciej. Gdzie jeszcze ludzie pracują? Skąd ich mogę zabrać? Na pewno gdzieś są ludzie. W pubie. W lecznicy. Dobra, sorry, wzrośnie niezadowolenie. No ogólnie strasznie trudno. Zabierz ich stąd na chwilę. Dobra, kuchnia niech gotuje. Dawaj mi ich tu. Super, 3-4 na godzinę. I za 2 godziny kolejnego automatona mogę zrobić. Jest po godzinach pracy. O, fuck. Oni nic teraz nie zrobią już, tak. Dobra, to olać. Obserwatorzy idą dalej. Obóz ekspedycji. 13 godzin, 1 dzień i 8 godzin, 1 dzień i 3 godziny. Dobra, leć do obozu ekspedycji od razu. Tu wleciało mi surowców i to jest piękne. Zaraz kolejnego automatona będę potrzebował i on nam powinien uratować sytuację. To robić węgle jak najwięcej, nie? Tu automaton niech produkuje. I automatony też zbierają. Super. 14,4. Produkcji jest więcej zdecydowanie, ale to nie szkodzi. Dobra, jest 21. Zwiększamy sobie zapasy węgla pomalutku cały czas. Ten tutaj na przeciążeniu, więc musimy tego pilnować. Odbywa się pojedynek, spada niezadowolenie. Świetnie. Mogę zbudować coś nowego, jest to dom opieki. 30 drewna kosztuje, możemy sobie tutaj zbudować. To wzrośnie troszeczkę nadzieja.
Dobra, wpadło trochę zasobów, mogę kolejnego automatona zrobić. Na przeciążeniu jestem w stanie trzymać te sadzonki, dopóki nie zwiększę ilości pozyskiwanego węgla jeszcze trochę. Wybudowano dom opieki, wzrasta nadzieja. On nie potrzebuje ludzi, żeby nim zarządzać, to jest super. Małe ryzyko zachorowania, nadzieja wzrosła trochę. Tutaj cieplarnia, ten, dobra, no olać ten nawóz. Ci sobie lecą tam, dobra, żyjemy. Może to czas na kopalnię węgla. No to jest niegłupie, tylko trzeba ją zbadać, a to kosztuje też zasoby. Właśnie. To jest to, ja nie mam aż tylu ludzi, żeby tymi młotami to robić. A ile kosztuje zbadanie wydobywania węgla? 20 i 10. 10 stali. To ja najpierw automatona zrobię, a potem będę badał takie rzeczy. Dobra, fabryka 6.20. I zaraz 5 inżynierów tam wrzucamy. I będziecie działać, od rana automatona robicie. A nie, wy jeszcze nie. Najpierw tutaj, a to czemu tu przez noc ja nie wysłałem, żeby... Dobra, tutaj zaraz huta zacznie działać, też od 6. Lodowato, włączymy grzejnik w takim razie. Żałosny plon naszej codziennej charówki tylko odsuwa w czasie nieuniknione. Dzięki mordo za w ogóle dobre podejście. 83% jest to. To obniżymy, dobra. O nie, robi się za zimno wszędzie, dlaczego? W domu opieki się robi za zimno też. W lecznicy się robi za zimno. Musimy wejść na drugi poziom pary na chwilę. No. Ale zacznie węgiel spieprzać. 6 godzin zostało. Dobra, ogarniemy to. Jest, idzie kolejny automaton, zaczął się robić. Możemy was wziąć stąd. Tartaku też nie potrzebuje. No tutaj jest węgla, więc tutaj automaton zbiera. Tutaj barak zbiera, czy zbiera. Od 6 do 20 rąbać, ocieplamy was. I tutaj też wy zbieracie. Teraz tak, produkcji jest 60 na godzinę. Zbieractwa jest 14 plus 18. To jest 42. 42. 53. Ponad 60 jest zbieractwa. Weźmy to, a bez tego? Tak, produkcji jest 60, a zbieractwa jest 14, 28. 28 plus 18, 56, nie, 46. Jest 40, to ja coś źle przeliczyłem. 46 plus 11, 57, dobra. To tak w miarę możemy to zrobić. Jak wtedy jesteśmy z węglem? Dobra, nie spada aż tak szybko. Przeciążenie sobie będzie spadało za to. Więc możemy na tym chwilę pobyć. Zwiadowcy dotarli do obozu ekspedycji. Drewno. Dobrze, weźmy zasoby. Zepsuty pojazd. Naciskajcie tam. Drewna... Nic mi nie przyjdzie z tego, że przywieziecie mi to drewno. Potrzebowałbym stali, żeby zbadać kopalnię węgla. Do 204 jednostek węgla. 10 stali bym potrzebował. Dobra, zaraz tu automaton wyjdzie. Zjedzie z taśmy produkcyjnej. Więc wtedy to ogarniemy. Ej, ten węgiel nie spada jakoś bardzo, tak szczerze. W nocy pewnie będzie spadał. W ciągu dnia jeszcze ludzie pracują, więc żyjemy, ale po nocy mi spadnie. No, tak będzie. Dobra. Automaton jest 2.0, ale ja bym wolał, żeby on 2.4 na 7 pracował. Więc dam go tu. Tu dam ludzi, mają grzejnik. Dobra, jest bardzo zimno, no trudno. Tu jest duża szansa, że zachorują. Ale to spoko w miarę. Kucharz tutaj niech przetwarza. Co on tam szczeka? Psiak. Psiak krew. Arka sadzonek, dobra. Węgiel na plusie, bardzo mnie to cieszy. Zbudowano nowy automat, posłaniec żyje. Uratowaliśmy posłańca z Nowego Manchesteru. Bardzo mnie to cieszy. Gospodarka, węgiel na git. Jedzenie ogarniamy w miarę na bieżąco. Wolnych łóżek 27-20 w domach opieki. Są chorzy. 5 jest inwalidów, no ale na razie nic z tym nie zrobimy. Zapasy stali, produkcja stali. Tutaj na razie nic nie mogę, będę musiał protezy zrobić, żeby mogli działać. Na tym poziomie trudności musisz dbać bardziej o ludzi, bo jest ich strasznie mało. Przerabianie ich na nawóz, bo dostali kataru, nie jest dobrym pomysłem. A dlaczego nie?
Nie rozumiem twoich obiekcji zupełnie. Tu jest bardzo zimno. Duże ryzyko zachorowania. No niestety niewiele mogę z tym zrobić. Najlepiej by było, gdyby tu automaton pracował. Ale potrzebuję szybkiego dostępu do tej stali, żeby tutaj zbadać to wydobywanie węgla. I później już będę mógł puścić tam automatona, żeby pracował. Dobra. Tyle potrzebowałem. Piątka wchodzi tu. Rozpoczynamy badania wydobywania węgla. Tutaj spada temperatura, tutaj znowu spada temperatura. Czy komuś się coś pomieszało w ogóle? Tu w ogóle jeszcze jest drewno do pozbierania takiego, jakby ktoś chciał. 10, a tu 55 nawet, w sumie coś tam jest. Sadzonki. Kuchnia z jakiegoś powodu nie przerabia. Ziomek pewnie jest chory w trakcie leczenia. No właśnie, dobra. Wpuść ich tu, niech działają. Wpuść ich do pubu, niech działają. Tu nie mają czego produkować. Skończył się czas pracy. Dobra, węgiel ogólnie jesteśmy na plus. Na drugim poziomie pary, przeciążenie spada. Będziemy sobie to ogarniać. W miarę żyjemy. Nie jest to jakaś rewelacja. Tu jest automaton, więc tu nie musimy, nie musimy. Tu jest też automaton. Też jest automaton. Tu są inżynierowie, więc tu będzie grzejnior. Tu jest też automaton w tym baraku zbieraczy. Potrzebuję tyle węgla, aczkolwiek wyślę tutaj do huty, żeby też zaczął trzaskać. I wtedy węgiel mam na minusie, mam go za mało. Ale wyślę, żeby trzaskał w hucie, bo potrzebuję zaraz na kopalnię węgla i to mi wpłynie na całą sytuację. A muszę to zrobić, bo następna noc to spada mi temperatura, więc muszę kopalnię węgla przed nią mieć. Znaczy poradzimy sobie w razie potrzeby bez tego oczywiście, ale dobrze będzie. Wydobywanie węgla, no zdecydowanie. Oj, grubo, grubo. Grubaśnie. Zwierowcy dotarli do zepsuty pojazd. Rdzenie parowe. Zniszczony magazyn, wieża obserwacyjna. Dawaj, zniszczony magazyn. Może to będą jakieś zasoby. Stało niby tam 6 godzin węgla, ale my sobie poradzimy. Całe życie na zupie. Dobra, niezadowolenie spadło. Będę mógł gdzieś 2-4 H ich wrzucić, jak będzie potrzeba. Dobra, mam już 10 tego. Idziesz teraz tu. 5 drewna na godzinę pozyskujesz. To jest bardzo dobra statystyka. Tu będziemy budować kopalnię węgla. Tak jest. 25, 10, 1. Super. Szósta. Zaczyna się praca. Protetyka tu by się przydała. Właśnie. Będą mogli wrócić do pracy, jeżeli dostaną kończyny wyprodukowane w fabrykach. Ale każda proteza kosztuje 10 stali, więc na razie to podziękuję. Tu będą rdzenie parowe w przełęczach. Ile czasu na to mam? No nie wiem, poszukiwania drogi to 10 dni. Jeden automaton w przemyśle hutniczym. I w przetwórstwie surowej żywności. To potrzebuje jeszcze ze 2-3 automatony. No będziemy próbowali to robić. Na razie to pomalutku. Na razie to potrzebuje się ogrzewać cały czas. I to jest problem, z którym nie wyrabiam na bieżąco, nie? Więc... Ale tu jest węgla w luj. Imperacze, ty masz kubki z uchem po lewej stronie, czy po prawej 5 złotych? Kubki z uchem po lewej, czy po prawej? Nigdy się im nie przyglądałem, wiesz? Nie wiem, czy w ogóle mają ucho. Dobra, musimy to tak zrobić. Gdzie jeszcze mam tych pracowników? To nie streama. Zaraz powinien wrócić, bo u mnie jest zielono. Z 5 inwalidów to jest jakby problem, że jakby tutaj ci chorzy dużo większy problem robią. F5, jeżeli komuś laguje.
Lecznice robią, no robią co mogą. Kuchnia robi co może, ale jest jeszcze zamknięta po prostu. Dobra. Zwiadowcy tam szukają. Węgla coraz mniej. Dobra, przeciążenie spadło. Ale ja przeciążenie sobie zostawię na spadek temperatury. Dobra, na potencjalną kopalnię węgla już mam. Ale niech tu się wydobywa drewno w takim razie. Chociaż... to może tak. Jestem z węglem na git i na przeciążeniu jestem w stanie przetrwać ten spadek. Ale tego spadku już nie, więc dobra. No zobaczymy kopalnię węgla zaraz, co się wydarzy, jak będę miał, no nie? Potrzebuję, żebyście tutaj pracowali nad tym. Tu już nie macie co robić, więc idziecie tu. Tu jest lodowato, więc tutaj nie chcemy was wysyłać do pracy. Tu są stosy węgla, to możecie go nazbierać. Czy tu automatony? Tu automatony wszędzie zbierają. Tutaj jest 10 ziomeczków, którzy zbierają też. No nic, podprowadźmy tutaj drogę, korzystając z czasu wolnego. Dobrze, że drewno pozbieraliśmy. Możemy teraz drogę zbudować. Tam do tego pub na zmniejszanie niezadowolenia nie jest potrzebny. No, a wasza trójka może tutaj pójść, generować te rzeczy. Przeciążenie generatora sobie spada. Jesteśmy na drugim poziomie pary. Mamy w miarę poogrzewane. Bilansowo jesteśmy git. Kurde, na trudnym wreszcie ta gra jest tak fajnie trudna. Podoba mi się to. Witamy w kolonii. Moskut, witamy w kolonii. Dom opieki, podziękowanie. Cieszę się, że mogłem pomóc. Nadzieja trochę wzrosła, super. Wydobywanie węgla tutaj robimy. Modernizacja lecznic mogłaby się przydać, ale ja chyba potrzebuję automatony rąbać po prostu na szmaty, nie? Tak czuję. Wyrąb trochę drewna. Wydobywanie węgla, badania ukończone, właśnie. Wyrąb trochę drewna, bo mi się przyda. Dobra, wy zbadaliście już, więc wychodzicie stąd. 5 i 5. Wchodzicie 10 tu do baraków na zbieranie. To robisz drewno. Dobra, kopalnia węgla. Mamy to. Tego potrzebowaliśmy. Drewno, skończyły się zapasy. Spoko. Mamy to, you bitch. Kopalnia węgla nareszcie. Ja pierdzielę. Budować. Ona jest w luj bardziej efektywna niż... niż tamte te. Optymalizacja wydobywania węgla. To potrzebuje 75-15. Dobra. W nocy będzie ochłodzenie, w razie czego mam przeciążenie dostępne, ale potrzebuję też tutaj więcej wydobywać. Inżynierów zabieram stąd automatona. Tu wrzucam automatona i jesteśmy z węglem na plus, więc na przeciążeniu jestem w stanie przetrwać dzień, ale nie mam trzeciego poziomu pary, gdyby był potrzebny, a powinienem go mieć. Żeby go mieć... O fuck, to jest tutaj na trzecim poziomie dopiero większa moc generatora. A to co ja jestem w stanie zrobić, żeby to ogrzać? Grzejniki wzmocnić. Udoskonalone grzejniki. Dobra, 75-25 potrzebujemy. Więc... dobra, musi być rąbany węgiel na razie i tak. I budujemy kopalnię. Około 7 godzin budowa trwa, w porządku. Tam zwiadowcy idą i burza się zbliża. Coraz bliżej jest. Rąbiemy, zobaczymy dokąd uda nam się dojść. Niezadowolenie mi mocno spadło, więc mogę ich gdzieś na 24 godziny puścić, jak będzie taka potrzeba. Ale tutaj jest wszędzie bardzo zimno, więc nie wiem jak to będzie. Jedzenie mamy na luźniutkim w ogóle. Dziesięciu inżynierów jest dostępnych, to jest w ogóle ciekawe. Kopalnia węgla, tego potrzebowaliśmy. 12 i 2 na godzinę. Z jednego automatonu. Tutaj, żeby osiągnąć taką wyporność, to tu było 30 do tego. I na baraku zbieraczy 14 ten, czyli no... nie, to jest w luj postęp, że w ten sposób jest zrobione. A tutaj będę mógł jeszcze ludzi wrzucić. Pięknie, dobra. Grzejnika nie potrzebuję. Niech trzaska tam w takim razie.
Ja mam ludzi trochę wolnych, to jest 500 na kupie, to jest 200 na kupie i tak dalej. To jak to działa? Mam 14. Tutaj byli ludzie. Czyli mając tutaj 28 i tutaj to, w ten sposób, jak to wygląda. Jestem na minusie, więc tak nie mogę. I wtedy mam jednego wolnego automatona i 13 inżynierów. Ale jeżeli tutaj dam trochę ludzi i tam dam trochę ludzi, na przykład 5, na zbieranie dam 3, to nie jest spoko. A jak tu dam automatona, to jest na zbieranie 10, to jest ok. I 8 też jesteśmy na ok, dobra. To oznacza, że wszystkie automatony pracują, a ja chciałbym mieć wolnego, żeby nim coś robić bardziej niż ludźmi. Dobra, jak tutaj dam ludzi tak, to oni też wyrabiają. Mam wolnego automatona, który może pracować w chłodnych, nieprzyjemnych miejscach, takich jak tartak, i pozyskiwać nam tutaj surowce. Dobrze. Dobrze. To jest chyba najsensowniejsze, co mogę zrobić na ten moment. Nie wiem, czy coś więcej wymyślę. A tu jest jeszcze w cieplarni ich o wiele za dużo. 5. Więc jeszcze mógłbym... Bo automaton w ciągu doby, nie wiem, czy robi tyle, robi więcej niż 10 ludzi, ale mniej na godzinę. Zwiadowcy dotarli do zniszczony magazyn. Surowa żywność i drewno. Weźmy zasoby. Tam wam zajmie dużo czasu. Przywieźcie te zasoby, co macie. Przydadzą się. Dobra. A w końcu dziękuję wam za uwagę. Zapraszam na kolejne odcinki. Trzymajcie się ciepło. Cześć.